W tej lekcji będziemy zajmowali się wstawianiem linków do naszego tekstu, i właściwie tutaj nie mam do czynienia z jakąś głębszą filozofią, dlatego przejdę od razu może do skopiowania tego fragmentu tekstu i wkleję go do wpisu grafika komputerowa na samym dole. No dobrze, linki możemy wprowadzać ręcznie i w tym celu po prostu zaznaczamy ten fragment, który chcemy podlinkować, następnie korzystamy z odpowiedniej ikonki, wprowadzamy adres i pokazywałem to już kilkukrotnie. A następnie zatwierdzamy tą ikonką. Jeżeli chcemy usunąć link, to zaznaczamy fragment z linkiem i korzystamy z tej ikonki, bądź też ze skrótu Shift Alt S, a ja skorzystam z Ctrl Z, lub też wstawiamy kursor w obrębie linku i korzystamy z ikonki, która znajduje się w tym miejscu, czyli usuń odnośnik. Inna metoda na wprowadzanie linków to po prostu skopiowanie adresu internetowego, a ja w tym przypadku wytnę ten adres internetowy, czyli Ctrl X. Następnie zaznaczamy fragment, który chcemy podlinkować i korzystamy ze skrótu Ctrl V. I tym samym wklejamy link. Jeżeli chcemy zmodyfikować sam adres internetowy, to wstawiamy kursor w jego obrębie, korzystamy z ikony Ołówka, edytuj, modyfikujemy adres i zatwierdzamy tą ikonką, czyli zastosuj. Ewentualnie możemy skorzystać z opcji odnośnika. W tym oknie znajdziemy adres internetowy, tekst odnośnika oraz dodatkową opcję, która pozwala nam otworzyć cel odnośnika w nowej zakładce. Ja zaznaczę tą opcję. A poniżej znajdziemy treści, które dodajemy do naszego serwisu, czyli wpisy i strony. A to oznacza, iż możemy również linkować się do własnych treści. Ale ja na razie może zaktualizuję te informacje. Usunę Enter. W tym miejscu zaznaczę ten fragment tekstu i chciałbym podlinkować go do recenzji Typografia od Podstaw. Także po zaznaczeniu tekstu klikamy na wiadomej ikonce. Przechodzimy do opcji odnośnika, czyli nie wprowadzamy żadnego adresu. opcję odnośnika. Ja wprowadzę kursor w pole: Szukaj, wpiszę typografia. Dobrze. Wskazuję tą pozycję. Odznaczę otwórz odnośnik w nowej zakładce, gdyż w tym przypadku po prostu linkuję do własnych zasobów. I skorzystam z dodaj link. I ostatnia rzecz jaką zrobię to zaktualizuję wpis i podejrzyj zmiany. Aby zobaczyć linki muszę przejść na ostatnią stronę i przewinąć na sam dół. Dobrze. Pierwszy link prowadzi mnie do serwisu zewnętrznego, także otwiera się on w nowej zakładce. A drugi link prowadzi do mojej własnej treści, czyli otwieram zawartość w tej samej zakładce. Jeżeli chodzi o tematykę związaną z wstawianiem linków, to właściwie tyle i zapraszam do kolejnej lekcji.